Witajcie w nowym odcinku z serii o nieruchomościach. Dzisiaj chcę Wam pokazać dom, który jest na sprzedaż i znajduje się w tym budynku, który właśnie teraz widać. I tutaj jeszcze pokażę Wam tylko szybciutko spokojną okolicę. W jedną stronę ulica i praktycznie nikt tutaj nie jeździ i w drugą stronę ulica. Jest to spokojna dzielnica, więc nie za wiele się tutaj dzieje. Jest w miarę cicho, a więc jeśli chodzi o hałasy w mieszkaniu, to nie powinno być ich słychać. Ok, wejdźmy może do środka. Najpierw zaczniemy od zewnątrz, od basenu, od ogrodu pokażę Wam jak to wygląda na zewnątrz i mamy tutaj basen i takie małe podwórko, ale myślę, że wystarczające basen 9 miesięcy temu był odnowiony wygląda naprawdę bardzo ładnie Pan opowiadał, że wszystkie fugi w tym basenie są odnowione wszystko jest wyczyszczone i wszystko tutaj na zewnątrz jak i w środku dom jest zrobiony na poziomie standardu europejskiego. Dodatkowo w basenie znajduje się solona woda. nie wiem co dokładnie pan miał na myśli, ale po prostu chyba ją tak Sztucznie zasalają, może po to, żeby nie dawać chloru. Nie znam się na tym aż tak bardzo, ale powiedział, że woda jest słona. Tutaj widać z boku, jak wyglądał ten budynek. Tam na dole są okna od mieszkań sąsiadów. Budynek jest trzypiętrowy i ma po trzy mieszkania na każdym piętrze. Tutaj widzimy. Toaletę, też wszystko jest odnowione po prawej stronie, a po lewej mamy filtr do basenu. Jeśli chodzi o sąsiadów, to jest ich tutaj obecnie naprawdę bardzo mało. Przyjeżdżają tylko w mocnym sezonie, w takim największym sezonie i to tylko na jakiś miesiąc czy dwa, a tak, to nie ma tutaj praktycznie nikogo. Dodatkowo są to raczej takie starsze osoby, które raczej nie hałasują, więc z sąsiadami raczej problemów nie powinno być, i praktycznie wszyscy są z Europy. Na tą chwilę jest zamieszkane dosłownie może jedno albo dwa mieszkania, a więc tak wygląda podwórko. Wejdźmy teraz do środka. Mieszkanie, które chcę Wam pokazać, znajduje się na trzecim piętrze, w środkowym segmencie. Zaczniemy od balkonu, który jest naprawdę dość spory, z widokiem nawet na morze, które za chwileczkę będzie troszkę widać. A znajdujemy się na Pratamnak, a skupiając się dalej na samym mieszkaniu, to jest ono naprawdę wykonane bardzo dobrze, z solidnych materiałów. I ten pan, którego tutaj było widać na filmie, jest właścicielem, jest właścicielem z Europy, i sam dbał, aby to mieszkanie było zrobione na solidnych, materiałach, aby osoby, które chcą wynająć to mieszkanie albo kupić, żeby nie miały żadnego problemu. Tutaj widzimy zadaszenie, to mieszkanie jako jedyne ma takie zrobione zadaszenie. Jest ono po to, żeby nie zacinało deszczem, kiedy pada i po to, żeby też nie świeciło mocno słońce. Póki co mamy jeszcze piękne widoki na dosyć sporo zieleni i w oddali morze, a tak mniej więcej wygląda okolica, a my wróćmy do mieszkania. Tak jak widać znajduje się tutaj wielkie okno balkonowe, cała ściana jest zrobiona ze szkła, więc jest bardzo dużo światła w tym pokoju. Drzwi są dobrej jakości i po zamknięciu w mieszkaniu jest naprawdę bardzo cicho. Mieszkanie już na tą chwilę jest dość dobrze wyposażone i praktycznie nic tutaj w tym mieszkaniu nie brakuje. Wiadomo, że nowa osoba jeszcze by tutaj sobie coś dodała od siebie, żeby było jeszcze lepiej, jakieś swoje prywatne rzeczy, żeby poczuć się jak w domu, ale ogólnie praktycznie niczego nie brakuje w tym mieszkaniu. Pokazuję tutaj lampy, bo właściciel sporo o nich mówił, że robił całą instalację na nowo w stylu europejskim, właśnie, a nie takim tajskim, po to, aby nie było żadnych problemów. Z elektrycznością. Kuchnia też jest z bardzo dobrych materiałów. Blat jest też chyba przywieziony w ogóle z Europy. W Saloniku mamy dwie takie kanapy stolik. I jest naprawdę całkiem przyjemnie. Podłoga wykonana jest również bardzo dobrze. Kafelki są w stanie idealnym. Nie ma żadnych odprysków ani jakichś krzywych fug, albo odpadająca fuga. Mamy duży stół w salonie na 6 osób, i salon prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Mi się tutaj akurat naprawdę podoba. Wiadomo, trzeba by było sobie jeszcze opowieścić takie obrazy. Jeśli komuś odpowiadają, można oczywiście powiesić swoje lub wcale nie wieszać. No to już wiadomo, każdy. Sobie dekoruje mieszkanie tak jak chce, a my teraz właśnie wchodzimy do pierwszej zamykanej sypialni, bo mieszkanie posiada dwie zamykane sypialnie: living room, czyli ten pokój-salon z kuchnią, oraz jedna łazienka. I dodatkowo jest też jeszcze toaleta i balkon. Pokój, tak jak widać, jest w miarę wyposażony: jest łóżko, biurko, krzesło, jakieś tam lusterko, duża szafa, klimatyzacja. Jest tutaj bardzo czysto, miło i w sumie przyjemnie, ale jest jeden duży dosyć problem, tak jak na przykład dla mnie. Pokoje i łazienka nie posiadają okien. A jest to spowodowane właśnie tym, że mieszkanie jest po środku, dlatego nie ma okien, no bo po lewej jest mieszkanie i po prawej też jest mieszkanie, a to mieszkanie znajduje się w środku. Także jest to dość spory minus i chyba jest to jedyny minus tego mieszkania, jaki przychodzi mi do głowy i do czego w ogóle można się doczepić. A teraz wchodzimy do łazienki. Łazienka też jest wykonana bardzo dobrze, z bardzo dobrych materiałów. W tym mieszkaniu praktycznie nikt nigdy nie mieszkał. Gdzieś tam było tylko na bardzo krótko wynajęte dla jakichś znajomych tego pana. Właściciela, dlatego nic tutaj nie jest zużyte, nic tutaj nie jest popsute, wszystko naprawdę jest w bardzo dobrym stanie i fajnie wszystko wygląda w dobrym stylu, naprawdę. Łazienka też jest wyposażona, tak jak widać, prysznic, toaleta, szafka z dość dużym blatem, i łazienka znajduje się pomiędzy dwoma pokojami. Teraz widzimy toaletę, nie ma tutaj już prysznica, ale jak mieszka jakaś rodzinka i kilka osób w domu, to przynajmniej są dwie toalety, dwie umywalki więc myślę, że nie trzeba będzie się tutaj bić, kto pierwszy ma iść do toalety, więc jest to spore udogodnienie tego mieszkania, ale często Tutaj w Tajlandii, kiedy mamy dwa pokoje zamykane, to też są dwie łazienki, albo przynajmniej łazienka i toaleta, tak jak tutaj w tym przypadku. I teraz przejdziemy korytarzykiem do master bedroom, czyli głównej sypialni, która jest większa. I tak jak widzimy, w tym pokoju też nie ma okien, jest tylko takie jedno malutkie na korytarzyk. Nie wiem w ogóle po co to okno, zaraz będzie je widać. A tutaj mamy jeszcze duże łóżko o tutaj jest właśnie to okno na korytarz. Oczywiście też jest klimatyzacja. Ogólnie w pokoju jest. Dość jasno, bo są właśnie dobre światła, dobre lampy, może też po to właśnie właściciel o nich na początku wspominał. Jest duża szafa z lustrem, no i tak wygląda pokoik, wszystko jest naprawdę fajnie odnowione. Ściany są czyściutkie i praktycznie mieszkanie jest gotowe do wprowadzenia i nic za wiele tutaj nie trzeba robić. Klimatyzacja oczywiście sprawna, wszystko działa. Mieszkanie ma około 80 metrów, a jego cena to 4 miliony 200 tysięcy batów. A na wprost widzimy otwarte drzwi i korytarz. Budynek ma tylko około 10 lat, więc jest dość nowy, więc nie ma tutaj żadnych problemów z elewacją. Też o tą elewację dbał tutaj właściciel, aby farby były dobrej jakości, po to, aby budynek dobrze wyglądał przez długi czas. W opisie filmu znajdziecie więcej szczegółowych informacji, więc zachęcam zapoznać się z opisem, jak również ze stroną internetową, na której umieszczone jest to mieszkanie. Link do strony też jest w opisie. A ja teraz chciałbym Was zaprosić na Odcinek z kondominium, które nazywa się Seven Seas. Czyli Siedem mórz, fajne miejsce, tylko trochę daleko od miasta, bo jest to końcówka dzielnicy Jomtiem. Jest to tak trochę mocno zabudowane kondominium, jest tutaj bardzo dużo mieszkań, bardzo dużo ludzi. Może nie za bardzo czuje się tutaj taki do końca klimat Tajlandii i wolności i ładne krajobrazy, bo widzimy tylko praktycznie inne budynki. Ale jeśli ktoś jeszcze nie widział tego filmu, to zapraszam do oglądania. Link do filmu oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Dodatkowo znajduje się też link w pierwszym przypiętym komentarzu i wyświetla Wam się jeszcze dodatkowo i z tym filmem, którą możecie kliknąć i przejść do tego materiału. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Kliknąć subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Hej!